Czołem gwiezdne robaczki! Witajcie w 7 odcinku Gwiezdnych Przygód 2. Dzisiejsza misja będzie jedną z najefektowniejszych, z najciekawszych, najbardziej spektakularnych i ogólnie najbardziej interesujących misji, jakie do tej pory wydaje mi się, że w Gwiezdnych Przygodach 2 przeprowadziliśmy. Nie będzie się bez failów, nie będzie się bez sukcesów, nie będzie też się bez odrobiny, mam nadzieję, że ciekawego montażu. Z nieskrywaną radością zapraszam Was do oglądania. Jak przyspieszymy teraz czas, to nam się nie buduje, ponieważ nie mamy rozbudowanej drugiej linii. Możemy sobie na przykład teraz tak, rozbudować drugą linię. Jeżeli na przykład teraz sobie wykupimy, za jaką walutę? Za pieniążki sobie wykupmy, niech będzie. Chociaż tak boję się, że to może być słaby pomysł, ale wykupmy za pieniążki punkcik. To teraz możemy wybudować sobie drugą linię, rozbudować. Pyk. I teraz ta druga linia będzie budowała się z prędkością 0,1. Czyli w teorii, znaczy to jest tak, dobrze to rozumiem. Czyli teraz druga linia to się buduje. Ona, jakby tylko na tej linii się budowało, to by się budowało 120 dni. Ale to tylko tak dodatkowo się buduje, żeby cokolwiek tam się w tym momencie tak naprawdę działo. W tym momencie nic nie znajdujemy. Skaczemy do Kalin 1. W międzyczasie zbudowało nam się 4% Kemidy 1. W sensie, trzeba będzie jakoś jakoś te kurcze nazwy, trzeba jedynki i te liczby trzeba będzie jakoś synchronizować razem, podejrzewam. Tja. Zaraz, miałem w ogóle przyjąć nowego Carbonautę, z tego co pamiętam. Przyjmijmy Donald. O Boże, on zasługuje na własność po prostu. No, dajcie mi tu Donalda. I Donald będzie w fulie. Tam gdzieś fulie się dzisiaj przewinął, więc damy fulie. Boże, fulie, to się dobrze nie skończy. Dobra, leci fulie. Zapłaciliśmy za niego 4000 funduszy. Czyli stoimy tak sobie aktualnie z pieniędzmi. Chwila, tutaj misja była zbadanie księżyca, tak? No dobrze, księżyc, ej. Nie uwierzycie, ale w księżyc, naprawdę teraz w idealnym miejscu, nawet przyspieszać czasu nic nie musimy robić, żeby dotrzeć do niego. To się kurde rzadko zdarza, nie? Dobra, sprawdźmy sekwencję startową. Odpina się rączka, odpala się silnik, odpalają się dopalacze, potem odpadają dopalacze, odpada później kolejne te, potem owiewka. No dobra, w teorii to wygląda chyba całkiem dobrze. Znaczy nic tu się skopać nie powinno. Trochę się boję, przyznam szczerze, ale wierzę w ciebie, Fulie, że z ciebie jest na tyle doświadczony Carbonauta, że dasz radę. Już nie jednej misji uczestniczyłeś. Wierzę w ciebie. Naprawdę w ciebie wierzę. Panele słoneczne mamy, baterie mamy, wszystko do badań mamy. Powiem szczerze, że trochę mnie bierze stres aktualnie, nie? Dobra, kilka fotek zrobionych, nie ma lipy. Zdążyć żadnych ciekawych badań zrobić nie możemy. Dobra, zmierzmy trochę ciąg. Nie ma co, że jakoś nie wiadomo jaką... O Jezus, 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 o Jezus. Houston, mamy problem. Tego się żaden nie spodziewał. Trochę nie mam kontroli nad rakietą, jeżeli mam być szczery. Tak trochę nie mam kontroli nad rakietą, tak trochę bardzo. Nie mamy lotek, w sumie tak bardzo nie mam... Boże, nie. O Boże, co to było? Ja bardzo przepraszam, ale co tu się właśnie przed chwilą działo? Czy to się wytłumaczy, co się przed chwilą działo? Bo ja w sumie... No za wysoko lotki dałem.
Prawda. Prawda. Dobra, zaraz dolecimy na orbitę i sprawdzimy, na ile nasz lot na Moona jeszcze jest możliwy. Boże. Przepraszam, ale to nie było w planach. Tak, Donald się zemścił, że nie poleciał. Dokładnie tak. Widzisz, fulie, a ja tak w ciebie wierzyłem, tak? Tak w ciebie wierzyłem, a niestety konstruktor dupa nie przewidział takich problemów. W sumie, nie? Ale dobra, póki co nasza, wydaje mi się, że nasza misja na Księżyc jest jeszcze chyba nie zagrożona. Jeszcze jak najbardziej oblecieć Księżyc będziemy w stanie, jak na mój gust. Akurat na tym dolnym członie powinno udać nam się zrobić orbitę. A na tym górnym członie spokojnie wykonamy manewr na Księżyc. No tak jak mówiłem, ładną orbitkę zrobimy tutaj z pomocą tego. Odczepiamy i jedymy. Mamy jeszcze 1,5 km przyspieszenia w zbiornikach. W zupełności wystarczy. No to panie Księżycu. Szykuj się na bliskie spotkanie z nami. Dobra, naszą rakietę nośną już tam pozostawiliśmy daleko, daleko, hen w tyle. My tymczasem tutaj robimy sobie orbitkę w stronę Moona. Ej, w ogóle, mieliśmy to zrobić. Właśnie, bo my tu mieliśmy zadanie w ogóle dodatkowe. Czyli... No właśnie, zaraz wykonamy zadanie z Voskhod 2 w ogóle, razem z tą misją z Moona. Bez kitu, to jest całkiem dobry pomysł. Tylko wpierw dolećmy na tego Moona spokojnie. No i zostało nam jeszcze połowa zbiornika praktycznie i już prawie jesteśmy na Moonie. Znaczy mamy prawie kurs na Moona, znaczy się, tak? Więc nie jest źle. O. Pięknie. Bo teraz tak, zostaje nam 700 metrów. Ja bym chciał możliwie jak najniżej tego Moona się znaleźć. 17 km? Może być. Może być. Potem będziemy kombinować, co w sumie dalej. Okej. Czy Fulia może coś zrobić ciekawego? Może! Może na przykład dokonać spaceru kosmicznego. Tu mamy w ogóle tak. Tutaj mamy z Voskhod 2 w ogóle różne takie kamienie milowe tej misji. Odzyskaliśmy Kalin 1, czyli odzyskaliśmy co w tym momencie tak naprawdę? Odzyskaliśmy decouplery. Aha! Odzyskaliśmy tak naprawdę dopalacze, 1300 z każdego dopalacza, czyli było ich 3, czyli 3900 odzyskaliśmy. Przetestowaliśmy też tę klamerkę startową i zaraz prawdopodobnie na karbin spadnie ta nasza rakieta nośna. Dobra, wyjdźmy kerbalem na zewnątrz, dokonajmy tego pięknego spaceru kosmicznego i przy okazji możemy sprawdzić, jak pięknie prezentuje się nasz pojazd. Wróćmy na pokład naszego pojazdu. Voskhod... Ej, bez kitu, Voskhod 2 wymaga teoretycznie 2 kerbali. A mnie zaliczyło z jednym kerbalem. Ciekawe. Chyba jakiś bug się wkradł, wydaje mi się. Ciekawe. Ciekawa ciekawostka, bym powiedział. Zdecydowanie. Dobra, kto by się tam przejmował? Za 5 godzin dotrzemy na Moona, więc dodajmy sobie tutaj znacznik. I chyba tam coś się nam konstruuje, wynajduje. Tak, ale to na pewno nie zajmie 5 godzin, nie? W przypadku naszych pokładów energetycznych stoimy całkiem dobrze. Obróćmy tylko statek troszeczkę bardziej w stronę Słońca. Żeby nam na pewno nie zabrakło tej energii całej. No i co, lecimy. Mateczka karbin w tle się znajduje, jakby ktoś nie wiedział. Okej. Okay. Jesteśmy już praktycznie na Księżycu. Teraz tylko i aż... No i przychwycił nas Księżyc. Super. Super partia, Bulwo. No tak, raport załogi na wysokiej orbicie wokół Księżyca.
patrzysz w dół na ten zimny, na tą zimną, szarą powierzchnię. Wygląda, że została tam poobijana przez kratery. No, ewidentnie, nie da się ukryć. Raport EVA. Zarejestrowaliśmy obserwację sytuacji. Okej. Teraz tak, badania z Material Study, badania materiałów tutaj, które przywieźliśmy. Wysoka radiacja tego środowiska spowodowała, że kilka próbek świeci. Wygląda... śmiesznie wygląda, zabawnie czy śmiesznie wyglądałoby, gdybyśmy pomalowali tym czymś rakietę. Okej. Okay. A co powie nam Mr. Igu? Igu wydaje się być mniej gęste tutaj. Na wysokiej orbicie wokół Księżyca. Okej. Okay. Nie mam więcej pytań. I teraz musimy dotrzeć na nis, na preapsę, tak? Przyspieszmy sobie spokojnie czas. I doleźmy na te preapsę. Teraz powinien sobie nam spowolnienie czasu się odpalić. O właśnie. Poprzez na to, że właśnie znaleźliśmy się na niskiej orbicie wokół Moona i znowu możemy kolejne badania porobić. W tym momencie znowu raport załogi dokładnie taki sam jak na wysokiej orbicie. Raport EVA będzie następujący, że będzie dokładnie taki sam jak poprzednio. Ok. Znowu raport EVA, bo jakiś inny... A, to są kratery Midlandu, wcześniej jakieś inne mieliśmy kratery, jakieś inny biom. Na niskiej orbicie możemy różne biomy na Moonie badać. Tak, dokładnie takie same jest w pobliżu Księżyca, Material Study i GU pewno będzie też takie same. Nie, GU czuje się jak w domu, na niskiej orbicie wokół Księżyca. Okej, okej. Teraz gdzie i jak musimy przyspieszyć, żeby bezpiecznie wrócić na Kerbin? Bardzo ciekawe. I teraz jak na przykład dorzucę jeszcze kilka metrów na sekundę. Dobra, to akurat wszystkie zapasy, które mamy, teraz spożytkujemy, wszystkie zapasy paliwa, spożytkujemy, żeby bezpiecznie wrócić na Kerbin. Ciekawe, ciekawe. Okej, okay, badamy też Highlandy, czyli wyżyny. Tam nie, dobra. Zapłon. I próbujemy bezpiecznie wrócić na Kerbin. Raczej tutaj wszystko powinno być ok. Powinno pójść według planu. Taki jest plan. Takie są założenia w sumie. Akurat, paliwa nam starczyło akurat. Pomimo tego pewnego problemu, to jednak paliwa nam starczy na raczej bezpieczny powrót na Kerbin. Okej, okay, manewr wykonany. Nasz trasa, okej. Okay. Dobra, 30 km wejście w atmosferę, zawsze jest taka miarę optymalna wartość. Fulie, mój drogi, jesteś pierwszym Kerbalem, który okrąża Księżyc. Niestety nie jesteś i prawdopodobnie nie będziesz, nikt oczywiście niczego tutaj nie przekreśla, ale raczej nie będziesz pierwszym Kerbowidzem, który na tym właśnie ciele niebieskim krążącym wokół Kerbinu, który jako pierwszy wyląduje, no ale... Nie zawsze można być pierwszym, który ląduje. Nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze. Moi drodzy państwo, chyba pora wrócić na Kerbin, jak na mój gust. W sumie powrót na Kerbin zajmie mu 2 dni. W sumie dłużej niż lot na Księżyc, no ale co zrobisz? No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, możemy zrobić badanie Mr. Igu, co ciekawe. Igu czuje się aktualnie jak w domu na wysokiej orbicie wokół Kerbinu. My tymczasem wyjdziemy w fulię. Zrobimy tu kilka badań. A, tego tutaj jeszcze nie mamy zbadanego. Okej. Okay. Collect data. Collect data. Czy możemy szkłać grup dla fulię? Nie. Żaden dzisiaj nie zginie na mojej zmianie. Żaden. Zabraniam wam ginąć na mojej zmianie. Dobra, badania zebrane. Dobra, Kerbal wsiadł. I teraz pytanie. Jak my to zrobimy? Żeby to dobrze było. Co to za przycisk? Czwarty przycisk w prawym dolnym rogu na mapie.
To jest od Remote Techa. Czyli od tego zasięgu komunikacyjnego. To na razie tym nim się niespecjalnie musicie przejmować aktualnie. Jeszcze. Ponieważ z misjami komunikacyjnymi dopiero będziemy wkrótce zaczynać. Dobra, 32 km wydaje się całkiem sensownym tutaj podejściem. Na wszelki wypadek zapiszę grę, jakby coś się popsuło, bo to nigdy nie wiadomo tak naprawdę. Co my w ogóle tu mamy w planach tak naprawdę? Tutaj nam się oczyści platforma startowa. I za... No, w sumie to aktualnie ciekawego nie mamy w planach. Co warto tutaj dodać? No dobra, a ja mamy w ogóle nauki? Ej, mamy 55 nauki. Możemy zlecić jakieś nowe badania naszym naukowcom.